Rafał, mówiłeś mi, że nie weźmiesz już nigdy walki z wyższym rywalem, no a jednak hejter jest troszkę wyższy. Ja mam dzisiaj wysokie buty, wyższy, już to zauważył, ale... nawet mi buta chciał ściągnąć. Ja wyciągnąłem te buty, złapałem go za kostkę, normalnie podchodzę do gościa, łapię go za tego buta. Ale ja się przyznaję, to jest gra psychologiczna, kurde. Także, ja, słuchajcie, ja podchodzę... No dobra, Rafał, poczekaj. Ale podchodzi do mnie, Ale to jest dobre. Ile ty mówisz o kostce. Dawaj, Gandalf, pytaj. Ale wiesz, za co łapać, kurde. Co ty mi powiesz. Czy ta kostka już jest całkowicie wyleczona? Boksdel mi rozmasował Bengajem na Bengajem. Bo wiesz, pojawiło się... Na poślizgu mi wymasował. Pojawiło się w internecie wiele takich spekulacji, które wydają się dosyć logiczne, bo jakby konferencje fejmu są na YouTubie, ty masz bana na YouTubie, nagle wyszła ta kontuzja, wiesz, ludzie jakoś łączą fakty. Jaka jest prawda? Popatrz mi w oczy. I prawda jest taka, że była kontuzja. Czy z tej postaci kontuzja? Kontuzje się zdarzają. Kontuzje na tamtej gali miały 3 osoby. Tylko do mnie jakieś zarzuty i pytania, pretensje. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Bo Popek miał kontuzję na tej samej gali, co ja. Ja tak samo i ktoś tam jeszcze. Co tam była za kontuzja? 3. 3 były. No i tak tylko do mnie jakieś pytania. No wiesz, właśnie, bo u ciebie się to łączy z tym YouTube'em, ale... Ale wiem, o co chodzi, rozumiem ciebie. Nie, powiem ci tak, że jestem na takim etapie w internecie, że nawet jakbyś sobie to ty jako ty tłumaczył w ten sposób, jaki jest ci wygodny, że ja gdzieś tam mam bana, to spoko, możemy tak to tłumaczyć, jak gdyby mam to gdzieś, nie? Ja nie jestem adwokatem Rafona, ale jestem włodarzem Gali Fame, więc mogę się wtrącić. Proszę bardzo. Czysty zbieg okoliczności i tyle, na serio. Nie ma co drążyć. A możemy tu potwierdzić, że była kontuzja, także... No dobra. Także tyle w temacie. A powiedz mi, jak ty reagujesz, bo na wielu serwisach nie jesteś osobą lubianą i właśnie ci zarzucają to, że już miałeś kilka walk, a jednak ta psychika jakoś siada po kilku mocniejszych uderzeniach. Jak na to reagujesz? Zgadzasz się z tym, czy... Zgadzam się. Jak najbardziej się zgadzam. Pracuję nad tym, robię treningi mentalne. Znaczy robiłem, pewnie jeszcze jeden zdążę zrobić, bo to nie trwa długo, takie 40 minut rozmowy dużo mi daje z trenerem. Trenuję z Arturem Kornikiem z KSW, więc jest to osoba doświadczona, która po każdym treningu widziałem taki mocny progres, mentalny, jak i fizyczny. A co do twojego pytania, no to no tak, zgadzam się z tym, że głowa była krucha zawsze, jak papier. Nie, ja to w pełni rozumiem. Ja miałem podobne odczucia. Wiesz co, wydaje mi się, że nawet oglądając twoją walkę, ja wiem, że obydwaj czuliśmy tego dnia to samo, co ja na poprzednich walkach, bo znam to uczucie. Jest coś takiego, że wchodzisz, kąt widzenia ci się zawęża, rozmywa ci się to, co jest po bokach. Coś takiego mi towarzyszyło. Autentycznie wiem, jak to jest. Ten stres. Ja w ogóle miałeś tak z Kubańczykiem? Nie, ale ja z Kubańczykiem nie uważam, że to była moja zawalka, bo jak którykolwiek z was przyjmąłby tyle kopnięć, co Kubańczyk na swoją nogę, to myślę, że wszyscy mielibyście rozpierdolone nogi. A ja sobie poszedłem na afterparty i tańczyłem hulankę, stary, więc kurwa, więc ja z Kubą, Jakubie też wyłożyłem swinga jednego, uderzyłem go w mordę, jakbym zakończył to lewym sierpem, no to też mogłoby się to niekorzystnie po jego stronie zakończyć. A... Prawie wygrał, jak Najman, gdyby nie, ej, gdyby nie prawy sierp, gdyby nie to, gdyby nie na czacie Gandalf, Gandalf, a ty, nie, mi to pasuje. Ale to dobre, to jakbyś miał mage outfit w TB. No. Panowie, dwie sprawy. Pierwsza rzecz, to na koniec tej części chciałem zobaczyć was face to face, ale ja może bez butów. Ja mam jeszcze pytanie. Nie, to koniec części, nie teraz, jeszcze nie kończymy. Mówisz na koniec, a no, myślę, że wielu widzów chciałoby to zobaczyć. Rafał, wiem, że chciał, to był mój pomysł, ja chciałem te face to face i ja mówię, żeby zdjął buty. Ja sobie wkładki skarpetki. Ej, pokaż te cichobiegi, kurwa, bo to jest dobra, hit. Dobra, mi buta, są naprawdę wysokie, pokaż także... te bożki. Fajny but. Za reklamę mi zapłacili. Ej, po walce na licytację te buty dajemy. Druga sprawa, no to powiem wam, że tu Sylwek z Rafonem, wy tak, kurczę, pasujecie do siebie, żeby stoczyć walkę. I? Sylwek jest, jest nabity. Ja to powiem, ale pamiętaj, że ja się pokazałem masakrycznie. Ale były takie właśnie rozmowy po... Ale czy chcielibyście wyjść? Przed walką z Kacprem były rozmowy, że ewentualnie moim kolejnym przeciwnikiem byłby właśnie Rafonix. Zrobiliśmy ankietę tutaj, hejter ja, zróbmy teraz ankietę
Waldenga, Lafonix. Tak, ale czy to może dojść do skutku ze względu na bana? Rozumiesz? Na ludzie to wszystko na spokojnie wyczarują chłopaki, serio. Pracujemy nad rozwiązaniem. Okej. Okay. Nie, ja uważam, że z Rafoniksem jaki ty masz wzrost? 177. 176 nawet bym powiedział, nie? Jestem o 10 centymetrów wyższy. No u mnie to jest ciężko znaleźć. No to gratuluję, Mariusz. A, kurde, Mariusz. Się nie waliło za młodu. Mariusz, daj mi swoje buty, będę miał ale, słuchaj, ale masz trzewiki sam. Zajebiste. Ale bez butów ja mam 1,86 m, ponieważ nie paliłem, jak byłem młody, tak? Aha. A teraz jestem stary i palę. Mariusz, no. Ja podchodzę, przychodzę dzisiaj tutaj, a ty kurwa stoisz pod bramą, palisz papierosa. O chuj to tu jest, chodzi? Powiem ci, że ze stresu zjarałem chyba z pół paczki. No to grubo. Hejter, ogólnie tutaj jesteś zadowolony, że masz walkę wieczoru, ale widziałem... Nie tyle, że zadowolony, bo to jest jednak na hype'ie bardziej się tak, cieszę, właśnie... walk na Fame MMA, ale cieszę się też, że tutaj jest walka wieczoru, bo jednak dotrze to do większej widowni, więc to bardziej to... Ale w końcu masz więcej czasu, żeby się ale nie czuję się lepszy. Masz więcej czasu i dostajesz pytania. Tak, no to się cieszę w sumie z tego. No ale swojej wypowiedzi wynikało, że bardzo ci się marzy walka wieczoru w Fame MMA. I gdy teraz by ci się udało wygrać z Rafoniksem, to jaki byłby następny przeciwnik? No tutaj siedzi obok mnie. No właśnie, kurczę, spieprzyłem to. Zapomniałem o tym. A tak chciałem zadać to pytanie, mówię, kurczę, muszę zadać takie pytanie? Ale myślę, że nie jest to jeszcze statut walki wieczoru, ale już wysoko, już wysoko. Tak, myślę, że już... Ja, moim zdaniem Wojtek nie zasługuje na walkę wieczoru w Fejmie, po tym, co pokazał. Nie, to... Spoko, jak najbardziej. Myślę, że tutaj mógłbym się wykazać. Teraz a jaki sobie... ty masz bilans, Wojtek? 1-2, jeżeli bierzemy pod uwagę UK. Nie? Tylko, że ja wychodziłem do dwóch walk, mając tydzień i dwa tygodnie na przygotowanie. Po wakacjach. Nie, żebym się tłumaczył, ale no, był to jakiś czynnik, który na pewno sprawił, że było mi ciężej. Nie? Ja powiem szczerze, że lepiej się w ogóle nie przygotowywać, to wtedy ciekawsze walki są. No tak, to też były ciekawe walki, bo na tych dwóch walkach sobie... Pociąłem nogę i fajne low kicki. Myślę, że dużo ludzi zapamiętało te moje koślawe kopy. A... Tak, więc pojawił się w ogóle taki pomysł, żebyście tym zawodnikom na hype wybierali ich dopiero tydzień przed konferencją. Ale to jest dobre właśnie, żeby dwa tygodnie do walki. Żeby musimy też dbać o jakieś bezpieczeństwo, żeby ludzie jednak no, ale znali podstawę MMA. Będzie bezpieczeństwo, a w ciągu dwóch tygodni możesz poznać takie no, trzeba podstawy. Trzeba poznać podstawę, wiesz. No. I wtedy, wiesz, byłyby te weselniaki znowu, te walki tak, uliczne. To jest spoko, no. Ja to jest zabiega do fejmu, chcę, więc to trzeba coś pokazać. To niech teraz widzowie na czacie zdecydują, czy chcą właśnie takiej formuły, żeby zawodnik się na ostatnią chwilę dowiadywał o walce. Jeśli tak, to napiszcie tak. Albo na ostatnią chwilę podała przeciwnika. Hype jest w sumie takim produktem, gdzie rzeczywiście widownia już stanowi 50% głosu. To może głosu, pójdźmy krok więc... dalej i ten, kto się, wiesz, będą ludzie gdzie się pod studio ustawiać i chcesz walczyć, tak, wchodzisz, nie? Pierwsza, jak się nazywasz, walka wieczoru, tam, wiesz, ziomek, który właśnie przyszedł. A ja tu supera jestem, ja tu jedzenie przywiozę. Dobra, walczysz, nie? No to było ciekawe. Przyjeżdżasz sobie do pracy albo, wiesz, ktoś tak mówi, że walczysz. Pomyliłeś drzwi i nagle jesteś w klatce, nie? Jeśli chcecie w to face to face, to myślę, że warto to zrobić. Tak, tylko mi się to... siku chce, jak wstanę, to mogę się popuścić trochę. No ale dobra, bez butów. Dobra, robimy. 93% osób chce dobrze, walki w Waldenga-Lafonix. O ściągnięcie waszych trzewików. Ale to face to face robimy tu, czy tak? Tu. Proszę ściągnąć buty. Ja się będę śmiał, więc się nie poważnie. Dzisiaj? Trzy słowa do hejtera. Kocham cię. To dwa słowa były. Jeszcze jedno. Żartowałem. Brodę sobie pomalowałeś, jak byłeś na make-upie. Było więcej słów, dobra, sorry. Wszyscy byliśmy na make-upie. Na każdym My Story masz makijaż. Zarób to w sieci, oni nauczą zarabiać cię w sieci. Ale ziomek reklamuje. Ale ja nie powiedziałem, że ja nie mam makijażu, tylko że brodę pomalowałeś, bo chyba nie zauważyłem. A, okej. Okay. No to, to weź, zmyj. Ale stary, zobacz, mi też wąs wyrósł, ja chciałem się ciebie zapytać, gdzie do barbera chodzisz. To chyba dopiero ci kiełkuje, bo wygląd to taki, wiesz, trener powiedział, że tam... Jakbyś dopiero dorastał, nie? Także można powiedzieć, że będzie bitka z ziomkiem, z ziomkiem z gimnazjum. Dopiero dorastam, a jestem wyższy, zobacz. Kurde, wymyślę, że coś byś z tego wątpliwał. Hormon napierdalasz, hormon wzrostu. To co? Dobrze, możecie usiąść, panowie. Może jeszcze tak nie wiesz. Kurde, buty mogę gdzieś zmarły. No, Rafon ma wyjebane na buty, ewidentnie. On zapomniał, idzie to było dziwne co najmniej, to było co najmniej dziwne, face to face, ale...